Siemanko! Ale grzeje! Pomysł był taki, żeby wziąć szosę, machnąć jakieś 240, pojechać do zamku, którego jeszcze nie odwiedzałem. Ale temperatury dzisiaj w cieniu około 30 u mnie, czyli od asfaltu będzie niezły piekarnik. No i stwierdziłem, że no nie. Nie czuję się na siłach walczyć z taką temperaturą. Zamiast tego trochę terenu, trochę lasu, może trochę cienia. A na zamek wybiorę się już gdzieś w moim czasie wolnym, jak będzie, mam nadzieję, chłodniej. Skoro nie zamek, to zacząłem przeglądać mapy. Może znajdę coś ciekawego, pomyślałem. No i znalazł się jakiś zbiorniczek wodny, obok jakiś diabelski kamień. Nie kojarzę, żebym tam był, więc jadę i zapraszam Was na wspólną przejażdżkę właśnie. A że podobno bardzo niektórym brakowało pewnej muzyczki, no to proszę bardzo. Ale fajnie w lesie. Ależ ciężkie powietrze. Aż trudno się oddycha, jest taki zaduch. No na razie fajnie, początek asfaltowy, no bo jakoś dojechać muszę, ale reszta to już takie fajne odcinki. No a przy okazji dzisiejszej jazdy zrobię sobie też test koszulki nowej, którą być może zauważyliście. Marka Kaimak, jeśli dobrze wymawiam, i to jest szyte przez Mike Sport. Niecałe 200. Multum różnych wzorów, kolorów, co jest fajne. Trzy kieszonki plus czwarta wodoszczelna, podobno na zameczek. Zamek na całej długości. Pierwsze wrażenie sprawia, że jest dobry, mocny. No zobaczymy. Ja wziąłem rozmiar M. Tak mi wychodziło z pomiarów. No i jeśli miałbym określić tą koszulkę, to powiedziałbym, że ona ma styl, boję się użyć tego słowa, ale gravelowy. Nie jest ani tak obcisła jak koszulka szosowa, ani tak luźna jak koszulka MTB. I w sumie tak jedyne, do czego mógłbym się przyczepić na razie, jeśli chodzi o tą koszulkę, no to długość, no mogłaby być także 2-3 cm krótsza nawet. Ale poza tym pierwsze wrażenia sprawia bardzo fajne. Także będę jej używał i za parę miesięcy się okaże, czy to był dobry zakup. No a druga rzecz, którą dzisiaj będę testował, to słuchawki bezprzewodowe. Ja wiem. Nie wszyscy jeżdżą. Już o tym rozmawialiśmy, niech każdy robi tak jak uważa. Najważniejszy jest komfort własny, no i bezpieczeństwo na drodze. Ja tam jeżdżę ze słuchawkami, ale także słyszę, co się dzieje. Dodatkowo w lusterko kontrolnie raz na jakiś czas sobie zerkam. I dobrze mi z tym. Ale szuterki, zobaczcie.
Miodzio. Słuchawki firmy Realme. No taki mam telefon. Jestem z niego zadowolony, więc stwierdziłem, że wypróbuję też słuchawki od nich. 130 chyba złotych, więc taniocha. Bardzo fajnie grają. Fajnie leżą w uszach póki co. W ciągu dzisiejszej jazdy ani razu się nie wysunęły. A też mówię cały czas, więc poruszam żuchwą. Do 5 godzin słuchania muzyki niby jest. Jest pudełeczko do przechowywania, przy okazji pozwala ładować słuchawki, więc czas tej słuchania muzyki wydłuża się do 20 godzin. Także okej. Ale jest fajnie. No shooterki. Idealne pod gravela. Oj, muszę sklepu poszukać. No dzisiaj się nie popisałem. Wiedząc, że będzie gorąco, że dużo będę pił, wziąłem jeden bidon. Tak się kończy, jak człowiek każe strawie wyznaczać tylko po drogach nieutwardzonych. Żeby zabawniej było. Zobaczcie na to. Na wszelki wypadek. Idę środki. No takich przygód się nie spodziewałem dzisiaj. Zwłaszcza, że tu droga zamknięta. I dalej przez pokrzywy. No niestety musiałem się wycofać stamtąd. Trochę szkoda, bo fajnie się zapowiadało z tym mostkiem, ale tam dalej to już były tak gęste, wysokie pokrzywy, że jedynie z maczetą chyba można by się przebijać. Nogi mi poparzyło strasznie. Będę zdrowszy. Co prawda nie jadę w cieniu drzew, ale i tak jest lepiej tutaj niż na asfalcie. A tam jak się powierzchnia nagrzeje, to już w ogóle masakra.
świetnie się tu jeździ. Jestem prawie u celu. Niebieski szlak rowerowy, zryty przez maszyny, ścinka drewna. Powiedzieć, że to kurestwo, to powiedzieć za mało. Dobra, banan i jabłuszko zjedzone. Jedziemy dalej. A przedtem fajnie się tu żurawie darły, powiem wam. A zarośnięte trzcinowiskiem, pokazałbym wam niezły kawałek wody. A tutaj będzie, o jak fajnie. Oleksiki. Fajna nazwa. No podobają mi się nazwy w tych okolicach. Koło łowieckie Sokół Lubliniec. A słuchawki wyjąłem już jakiś czas temu. Po lesie wolę jednak jeździć bez nich. No ale test w trudniejszych warunkach musiałem zrobić. Trzymały się dobrze, ani razu nie miałem potrzeby ich poprawiania. Nie wysuwały się, nie przeszkadzały w mówieniu do kamery. Także wypadł test bardzo fajnie. Koszulka póki co też nie przeszkadza w jeździe. Nie czuję, żeby mi było w niej za gorąco. Jest dobrze. Diabelski kamień. Dobry. No nie będę ludzi wyganiał po to, żeby zdjęcie zrobić. W każdym bądź razie, no po prostu jakiś tam głaz w środku lasu, nazwany diabelski kamień, atrakcja się zrobiła.
Ale ciepła woda. Ale teraz bym wlazł do takiej. No co, z 5 minut sobie posiedzę i spadam do domu. Nie wiem, wracać mniej więcej podobną drogą, ale na ten rozkopany, rozjeżdżony szlak nie chce mi się już wjeżdżać. Tak więc powrót będzie typowo asfaltowy. Czyli nie nagrywam go, bo nie ma sensu. Wyjdzie chyba ponad 100. Czyli na lajcie, jak na niedzielę. Żeby się coś poruszać po całym tygodniu. Braku aktywności. I co? Pożegnamy się. Nie ma sensu przedłużać. Dzięki oczywiście za obejrzenie. Tym, którzy to zrobili. Doceniam, naprawdę. Trzymajcie się zdrowo. Korzystajcie z okazji, żeby wyjść z domu. Coś pojeździć, pochodzić, pobiegać, cokolwiek porobić. I do zobaczenia w kolejnym filmie, już chyba jakimś urlopowym pewnie. Może gdzieś się na szlaku na siebie natkniemy, kto wie. Trzymajcie się. Hej. Pustki. To tyle wody, nie?